No to witamy. Jak środa i godzina 20:30 albo 21:00, no to live braci rodzeń, ale pod nowym hasłem Warsztaty o zdrowiu. Chudnij zdrowo, wylecz insulinooporność i cukrzycę typu drugiego, bezpiecznie odstaw leki. Pod takim hasłem będziemy się spotykać co środę, a dzisiaj temat niesamowicie ważny, jeżeli chodzi o insulinooporność. Zaraz przyznasz, Mateuszu, bo rzecz, która z jakiegoś powodu jest niesamowicie niedoceniana, z jakiegoś powodu jest przemilczywana i z jakiegoś powodu jest też deprecjonowana. A dzisiaj temat o witaminie D i jej wpływ na metabolizm, insulinooporność i spalanie tkanki tłuszczowej. Tak, witam wszystkich, ale sama witamina D, no to witamina D, o której praktycznie każdy wie. No, mniej więcej można powiedzieć, że większość ludzi wie, jak się zapytamy, czy wiecie, że istnieje witamina D, tak, większość odpowie z Was, tak, wiemy, ale tytuł dzisiejszego live'a, dzisiejszych warsztatów jest witamina D, żarty się skończyły, no bo rzeczywiście temat witaminy D i to, co widzimy w swoich gabinetach lekarskich, czyli rzadko kiedy zdarza się wynik prawidłowy, a jak zdarza się prawidłowy, to na dolnej granicy, więc uważamy, że temat powinien być poruszony, ale dzisiaj nie dowiecie się rzeczy, o których moglibyście się dowiedzieć z książki, z telewizji, z gazety kolorowej i tak dalej. Dzisiaj przedstawimy Wam dane, które naprawdę otworzą Wam oczy, dane, które udowodnią i pozwolą albo nakażą się zastanowić, dlaczego właściwie mamy do czynienia z plagą niedoboru witaminy D i co się wydarzyło i co właściwie za sytuacja za tym stoi, że kiedyś w tych cudownych latach 30., 40., 50., gdzie jedzono mięsko, jajeczka i nie było praktycznie niedoboru witaminy D, co się wydarzyło, że nagle niedobory są tak powszechne, a strach przed przedawkowaniem witaminy tak duży. Ja się za każdym razem, kiedy do mojego gabinetu wchodzi pacjent ze zleconą przeze mnie poziomem witaminy D, no przy okazji też zlecam zwykle taką trójcę, insulina i magnez. To są badania, niestety, z jakiegoś powodu, już nie chcę wchodzić tutaj w jakieś teorie spiskowe i w interesy wielu grup, w których interesie jest przecież nie to, żebyśmy byli zdrowi, tylko to, żebyśmy się całe życie leczyli. I teraz za każdym razem, jak wchodzi do mojego gabinetu pacjent z wynikiem witaminy D, no w głowie sobie obstawiam, ile poniżej 20 ten wynik będzie. No bo jak zauważyłeś, Mateuszu, ty na pewno w swoim gabinecie, a już na pewno setki, tysiące naszych pacjentów, że praktycznie rzadko zdarza się, żeby nowo wykonany poziom witaminy D był tak niski. A z drugiej strony, co jest przykre, i próbuję za każdym razem się zastanawiam, jak do tego, co do tego doprowadza, że istnieje nadal tak niska świadomość, a jeżeli jest świadomość, to nie do końca właściwa wiedza, ale też potężna fobia dotycząca witaminy D. Skąd to się bierze? Spróbujmy rozebrać te problemy na dzisiejszym live'ie. Tak, zaraz rozbierzemy, ale rzeczywiście ja mam wrażenie, że odkąd rozpoczęliśmy swoją internetową działalność i tak jak ty mówiłeś, tak te warsztaty środowe przyjmują nową formułę, bo co tydzień w środę o 20:30 będziemy się z wami spotykać i będą środowe warsztaty i rzeczywiście tematy, które będziemy poruszać, no zresztą tytuł tych warsztatów jest taki: Chudnij zdrowo, wylecz insulinooporność i cukrzycę typu drugiego, bezpiecznie odstaw leki. I oczywiście gdzieś tam będziemy na pewno już od stycznia sporo mówić o odżywianiu dzieci. No bo mam wrażenie, że nasza praca ta internetowa generalnie od jakiegoś czasu polega na tym, żeby dementować pewne rzeczy, żeby obalać mity, żeby pocieszać i
przekonywać, że pewnych rzeczy nie należy się bać. Tak jak no mówimy już od początku, że tłuszcze są zdrowe, oczywiście te zwierzęce, że już nie należy bać się cholesterolu, że to nie cholesterol zabija, tylko węglowodany i że bez węglowodanów można żyć. No wiele, wiele rzeczy, które tak naprawdę w głowach wielu osób i wielu lekarzy jeszcze się nie mieszczą, usłyszycie tutaj. No i podobnie jest z witaminą D. Zbyt dużo czasu i miejsca w przestrzeni, czy to telewizyjnej, czy internetowej, czy gazetowej, czy nawet w gabinetach lekarskich, zbyt dużo czasu poświęca się na straszenie przedawkowaniem, na straszenie skutkami ubocznymi witaminy D, a w konsekwencji dochodzi do tego, że rzeczywiście pacjentom, kiedy zalecamy dawkę 10 tysięcy, ponieważ mają niedobór, widzimy takie szerokie oczy i już widzę kamienie nerkowe w tych oczach. No, a dzisiaj udowodnimy Wam i powiemy, porozmawiamy sobie w naszym stylu, dlaczego nie należy się bać witaminy D. Przepraszam bardzo, należy się bardzo i panicznie bać, ale niedoboru witaminy D. No i krótki przerywnik twojego pięknego wywodu, no bo chciałbym się przywitać oficjalnie z Bartoszem Mikołajczakiem, z Anną Nowak, z Agnieszką Jochimską, z Adrianną Chrzanowską, z Andrzejem Grygiel, cześć Andrzej, Maja Fedek, ale też w oko mi tutaj Anka Kowalska, a także chcę powiedzieć, że pozdrawiamy Stuttgart, bo gdzieś tutaj Agnieszka Sroczkowski. Udało się pierwszy raz Was oglądać na żywo. Oglądam Was po cichu w pracy. Pozdrawiam z okolic Stuttgartu. Także pozdrawiamy Was wszystkich i zaczynamy temat, słuchajcie, życiowy. Od lat, no nie będę tutaj prorokiem, jeżeli powiem, że od zarania dziejów ludzie chodzący po ziemi żyli ze słońcem. Byli oświetlani przez promienie słoneczne, przez te promienie ultrafioletowe, które regulowały nie dość, że godziny wstawania, godziny spania, jedzenia, polowania, to jeszcze powodowały wytwarzanie niesamowitego hormonu, który się nazywa witaminą D. Tak, witamina D to hormon, który okazuje się, przyłącza się do większości, jak nie wszystkich komórek w naszym organizmie. Reguluje tysiące procesów. Nie tylko metabolicznych, ale też różnego rodzaju szlaki neuroprzekaźników w mózgu. To przecież witamina D reguluje dobry sen. To przecież niedobór witaminy D występuje u osób z depresją, z dołem, z problemami emocjonalnymi, z migrenami, z chorobami skóry. Właściwie jaką chorobę wymienicie w komentarzu, to ma ona związek. Po części, pośrednio lub bezpośrednio z poziomem witaminy D. Ale Mateuszu, ty powiedziałeś lata 30., lata 40. My tak lubimy te lata, bo wtedy też wszyscy byli praktycznie zdrowi. Cukrzyca funkcjonowała w tym świecie jako jakiś akrobata w cyrku, albo wielki człowiek, który był pokazywany jako olbrzym w cyrku. No co było z tymi latami 30? O co chodzi z tymi latami 30, że takie wychwalasz? No, tu jest jakiś podtekst, coś wyczuwam u ciebie. Ja myślę, że to będzie ciekawa historia. Poza tym, no, tutaj w związku z tym, że my internetowo zajmujemy się upraszczaniem pewnych rzeczy, wiedzy, tej skomplikowanej wiedzy medycznej, w związku z tym tutaj nie dowiecie się o skomplikowanej budowie witaminy D, ale dowiecie się chociażby pewnych ciekawych faktów, które nam przynajmniej otworzyły oczy i no bo tak sobie myślimy i marzymy, że te live'y powinny być, a przynajmniej mamy nadzieję, że są taką inspiracją, że to nie do końca musi być źródło wiedzy medycznej, tak jak na wykładach, słuchajcie, żeby wygarnąć, by wypluć wszystkie pojęcia medyczne, które znamy, wiemy i o których się uczymy po nocach. Tylko chodzi o to, żeby to w taki sposób przedstawić, żebyście po skończeniu tych środowych warsztatów wyłączyli komórkę i powiedzieli: jasna cholera, rzeczywiście, co ja narobiłam, co ja narobiłem, muszę zacząć regularnie brać witaminę D,
No bo przecież te objawy, które mam, lub na przykład przestałam chudnąć, lub na przykład wiele innych rzeczy, o których powiemy, to rzeczywiście może być problem związany z witaminą D, a dlatego my lubimy witaminę D, bo ona bardzo pasuje do hiperinsulinemii, insulinooporności, czyli choroby metabolicznej, dlatego że to jest bezpośrednio witamina D wiąże się z chorobą metaboliczną, czyli niedobór witaminy D zwiększa prawie czterokrotnie ryzyko choroby metabolicznej, zespołu metabolicznego. Dlatego, ale jak zwykle troszkę tutaj się zmieniam temat, ale wyobraźcie sobie, no, że te lata 30. były dość wyjątkowe, jeżeli chodzi o witaminę D, ponieważ rząd Stanów Zjednoczonych, co jest niesamowite, zaleca oficjalnie w ramach kampanii, czy to broszury, czy to kampanii telewizyjnej, stosowanie tak zwanych kąpieli słonecznych. No, idzie przekaz na całe Stany, że wszystkie dzieci bez wyjątku powinny przebywać na słońcu i były konkretne zalecenia. I od razu wyobraźcie sobie tą sytuację, jak ta informacja o witaminie D ginie w dzisiejszym przekazie. Czy wyobrażacie sobie taką akcję i kampanię rządu? Już nie chodzi tu o politykę, czyli chodzi o samą procedurę. Czy wyobrażacie sobie w dzisiejszym czasie tych fake newsów, tych informacji przykrych, smutnych, że wypadek, że śmierć, spadł autobus z jakiegoś mostu? Czy wyobrażacie sobie nagle zalecenia jakiegoś rządu, że wszystkie dzieci powinny przebywać na słońcu tyle i tyle? No nie, prędzej inaczej zobaczymy jakąś reklamę cudownego leku, bądź też słodycza, cukiereczka, soczku, niż usłyszymy zalecenia, które właśnie były wydawane w 1931 roku. I uważajcie, jeszcze więcej, witamina D uważana była wtedy, teraz też jest oczywiście uważana, ale na tyle witamina D stała się gwiazdą numer jeden i że była w stanie przebić się do produktów spożywczych. Wyobraźcie sobie, że w latach 30. i 40. większość produktów spożywczych była wzbogacana witaminą D. Nawet piweczko. Piwko można było wypić razem z witaminą D. No, odpowiedzcie, czy to ci piwosze, którzy może nas słuchają, czyż to nie piękne, żeby sięgać po piwo i tłumaczyć sobie picie piwka? No przecież uzupełniam witaminkę D. Ale te lata 30., no jakbyśmy wymyślili maszynę, która przenosi w czasie, no to pierwsze co, to ja lecę w lata 30., bo no taki mam sentyment w związku ze zdrowym niejedzeniem, z tymi informacjami, ale tak jak mówisz, nie dość, że piwo, to sery, to przecież do każdego produktu mlecznego była dodawana witamina D. Do hot dogów, wręcz do parówek była dodawana witamina D. No po prostu świat kipiał witaminą D. No i ktoś by powiedział: no zaraz, robili dobrze, no bo przecież mówicie, powtarzacie cały czas, że witamina D jest niezbędna dla odporności, zmniejsza ryzyko wielu nowotworów, przedłuża wręcz życie, zmniejsza ryzyko cukrzycy, poprawia skórę, zmniejsza ryzyko migren. No to co ten świat zwariował? Nie dość, że w latach 70., 80. zaczęli nam wręcz kazali nam zażerać się bułeczkami i cornflakesami, to jeszcze nagle przestali stosować dobre rekomendacje. I teraz słuchajcie, co się stało, bo stoi oczywiście za tym konkretna historia. Za każdym absurdem stoi konkretna historia, niestety w tle z bardzo niekompetentnymi tak zwanymi ekspertami. No bo w latach 50. okazuje się, jakby w tym szczycie suplementowania produktów, przecież jeden, drugi produkt firma się chwaliła, że dodaje tyle witaminy D, ta w ten sposób. No to było naprawdę coś ważnego. I okazało się, że w Europie, zwłaszcza w Anglii, zaczęło się rodzić dzieci, które wyglądały zdeformowane dzieci ze zdeformowaną czaszką, z dużym poziomem wapnia, z upośledzeniem umysłowym, z problemami z sercem. No i
zebrała się grupa ekspertów, no mówię to w cudzysłowie, no to teraz pożal się Boże ekspertów, którzy zaczęli analizować badania dostępne w tamtym czasie na temat witaminy D, no i wzięli, brak mi słów, wzięli badania, które były zrobione na szczurach i okazało się, że gdzieś tam kiedyś w jakimś badaniu okazało się, że szczury, które dostawały zbyt duże dawki witaminy D, miały podobne objawy jak te dzieci, które się rodziły w Anglii. I na tej podstawie wydali rekomendację, żeby bezwzględnie przestać suplementować witaminę D w produktach, zwłaszcza mlecznych. No zobaczcie, w jakim świecie żyjemy, lata 50. i od tamtej pory zaczęła panować dosłownie fobia i potężny lęk przed witaminą D. Słuchajcie, wniosek. Okazało się, że te dzieci to są wady genetyczne, to jest zespół Williamsa. Te dzieci po prostu były chore genetycznie, ale oczywiście później już tego nikt nie odszczekał i fobia witaminowa panuje niestety do dzisiaj. Napiszcie, czy słyszeliście w ogóle o tym, czy zastanawialiście się, dlaczego w ogóle ta witamina D jest tak wyolbrzymiona, tak zakłamana. Napiszcie w komentarzu, jakie macie odczucia na ten temat. No ciekawa historia. Ja przyznam się szczerze, jak studiowaliśmy temat witaminy D jakiś czas temu, no byłem zaskoczony tym przede wszystkim. No i to ma sens przecież, to ma sens ten strach wywołany jedną sytuacją, no to przypomina mi oczywiście wręcz bliźniaczą sytuację dotyczącą tłuszczu nasyconego. No przecież pamiętacie historię lub nie, jeżeli nie, to odsyłamy do kanału na YouTubie, gdzie już opublikowany jest wykład z Polkowic, warsztaty o zdrowiu z Polkowic, gdzie tłumaczymy, skąd się wzięła plaga otyłości, insulinooporności i cukrzycy typu 2. No i podobna sytuacja, przecież prezydent Eisenhower dostaje zawału. Nie będę wnikał w szczegóły tej historii, ale znowu tak zwani eksperci, czy w tym przypadku tak zwani naukowcy, wykonują bardzo słabej jakości badanie plus fałszują to badanie tylko po to, żeby wyszło im, że tłuszcze nasycone, czyli tłuszcze zwierzęce są bezpośrednią przyczyną chorób serca i zawałów. A co za tym poszło? Cała lawina rozporządzeń, cała lawina zakazów. Do tego dołączył się ten rząd, ten super rząd z 31, który przecież nakazywał i sugerował, że trzeba z dziećmi chodzić po słońcu. Kiedy wplątała się w to polityka, przemysł spożywczy ruszył z kopyta i zaczął odtłuszczać wszystko, co się da. I stąd wzięła się fobia przeciw cholesterolowi i niestety dalej trwa, mimo że ten słynny LDL, na który właściwie lekarze patrzą tylko i wyłącznie beznamiętnie, nie spoglądając nawet na trójglicerydy i na HDL, no to jest ta starożytna metoda, bo ta metoda opisywania LDL czy brania pod uwagę LDL jest z 63 roku. I teraz słuchajcie, najbardziej niesamowite jest to, ja rozumiem, można mylić się i no wtedy można było być przekonanym, że rzeczywiście te dane są prawdziwe, ale no kiedy przychodzi nowa nauka, kiedy przychodzą niezależni naukowcy i mówią, słuchajcie, poziom cholesterolu, LDL, tak zwanego złego cholesterolu, to już nie te czasy, nie bierzcie go pod uwagę, to nie świadczy o ryzyku choroby serca, wręcz przeciwnie, LDL jest potrzebny do życia, przestańcie to robić. No, ale no, jak wiecie, wiele lat zajęło, żeby odkręcić to kłamstwo cholesterolowe, jeżeli chodzi o jajka, no bo przecież nie jedliśmy masła, nie jedliśmy jajek, wręcz przeciwnie, margarynę. No, zajęło to mnóstwo lat. Więc z każdym taką sytuacją, tak jak z witaminą D, no minie trochę czasu i raczej byśmy liczyli tutaj w dekadach, w dziesiątkach lat niż w pojedynczych latach, kiedy znowu jakiś rząd zacznie zalecać dzieciom chodzenie po słońcu i zwróci uwagę na to, jak ważna jest witamina D i może przy okazji, że trzeba badać wszystkim insulinę, bo hiperinsulinemia to
choroba, która wyprzedza o 10 do 15 lat cukrzycę typu 2 i jej powikłania. I święte słowa, to ma wszystko połączenie, ale też tak jak Sylwia Sitarz pisze, usłyszałam od lekarza, że witamina D kumuluje się w tłuszczu, tak? Ta pierwsza część jest prawdą. No i pisze dalej Sylwia, jako że mam nadwagę, to lepiej nie brać więcej, a biorę tylko 4000, a mam niedobór. Chciałbym tu skomentować na gorąco ten komentarz, bo to jest dokładnie na odwrót, jak tutaj jest napisane. Oczywiście witamina D jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach, więc u osób otyłych mniejsza ilość ze skóry dostaje się do krążenia, więc tak naprawdę osoby otyłe, przyjmijmy, że otyłość mierzymy współczynnikiem BMI powyżej 25, no to wtedy takie osoby muszą brać 2 do 3 razy większą dawkę, czyli jeżeli to jest osoba, która ma normę, ale normę bierzemy jako 60 do 80, bo to jest ta norma, którą my chcemy u Was osiągnąć, no to wtedy bierzesz 6 tysięcy jednostek. Ale jeżeli masz niedobór, czyli poniżej 20, poniżej 30, a średni niedobór poniżej 20, to wtedy musisz brać nawet do 30 jednostek witaminy D. I kontynuując tą myśl, ważne badanie przeprowadzono w Finlandii, które no, to jest jakieś pomieszanie z poplątaniem, jak czytałem to badanie, które pokazuje na skali roku, lata 70, gdzie jeszcze zalecano konkretne dawki, chyba 4000 jednostek i korelowano to z występowaniem, z ilości występowania cukrzycy pierwszego typu u dzieci poniżej 14 roku życia. I okazało się, że każda rekomendacja obniżenia dawkowania witaminy D powodowała lawinowy wzrost zachorowań dzieci z cukrzycą typu pierwszego u osób w Finlandii. No weźmy się, stuknijmy w głowę, no przecież ktoś, kto daje te rekomendacje, musi odszczekać to i musi przeprosić. Dobra, nie wymagajmy przeprosin, ale przecież to nie jest błąd, to nie jest wielka rzecz, żeby powiedzieć, że się ktoś mylił. No przecież tak jak my w insulinooporności jeszcze kilka lat temu, no bagatelizowaliśmy tą chorobę, bo przecież insulinooporność jest chorobą, która na studiach jest kompletnie po pierwsze nieuczona, po drugie po studiach bagatelizowana, nie ma w ogóle czegoś takiego jak nauka lekarzy insulinooporności, dlatego większość lekarzy, chyba że po nocach tak jak my, swój czas poświęcają na szperanie aktualnej wiedzy, dopiero wtedy twierdzi się, że insulinooporność to jest bardzo kluczowa choroba, która wyprzedza, tak jak powiedziałeś, Mateusz, cukrzycę o 5 do 20 lat i trzeba już na tym poziomie ją leczyć i od tego jesteśmy my i nie spoczniemy, dopóki nie odwrócimy, wycofamy insulinooporności u wszystkich, kto jest na to gotowy. Irena Rąblewska pisze, moja kuzynka brała 2000 dziennie. Jak złapała COVID-19, to lekarz rodzinny wkrzykł, że ma natychmiast brać 8 tysięcy jednostek. Mam wrażenie, że była u mnie w gabinecie, chociaż ja bym krzyczał i mówił, ja bym nie krzyczał i mówił, wiesz, 10 tysięcy, krzywda ci się nie stanie. A dlaczego? I niech to pytanie będzie pretekstem do rozmowy na temat kolejnej bardzo ważnej funkcji witaminy D. No bo słuchajcie, wszyscy w kółko mówią, witamina D to odporność. No, ale no, to, że ktoś to słyszy, to nie znaczy, że nagle przekona ciebie taka informacja, no bo tak jesteśmy stworzeni. Zresztą tych informacji dookoła jest tak dużo, że mam wrażenie, że jesteśmy oporni na informacje, na ten szum informacyjny i mało kto i co jest w stanie nas przekonać. Dlatego cieszymy się, że dla wielu z Was my jesteśmy takimi osobami, które rzeczywiście, ja przynajmniej bardzo się cieszę, bo w gabinecie jak poruszam temat witaminy D, to naprawdę udaje mi się zainspirować pacjentów i mam wrażenie, że wychodzą już z takim naprawdę samozaparciem, że będą tą witaminę D przyjmować codziennie do końca życia i cieszymy się. Ale wracając do tematu i tego COVID-a, oczywiście, że tak, no rozwińmy temat odporności. Witamina D, wyobraźcie sobie, ma receptory praktycznie w każdej komórce waszego ciała,
a zdecydowana większość tych receptorów jest na komórkach układu odpornościowego. Pokrótce, kiedy wnika do Twojego organizmu wirus lub inny patogen, Twój organizm zabiera się za robotę, układ odpornościowy zaczyna pracować. Ale wyobraźcie sobie witaminę D jako paliwo do układu odpornościowego. Nie ma paliwa lub paliwa jest mniej, wolniej się ta maszyna rozpala, krócej pracuje i dłużej przebiega infekcja. Czyli uwaga, jest coś takiego, są komórki, które nazywane są makrofagami. To są bardzo ważne komórki układu odpornościowego i na makrofagach znajdują się receptory witaminy D. Dzięki temu, że macie odpowiedni poziom witaminy D, a przypominam, my dążymy do poziomu między 50 a 80, 90, to jest idealny poziom witaminy D, patrząc na badania naukowe, wtedy te makrofagi dostają tego paliwa odpowiednią ilość. I kiedy wirus wnika do organizmu, szybko się mobilizują i intensywnie pracują po to, żeby szybko zneutralizować wroga. I teraz, no nie przypadkiem, powstają badania i rzeczywiście naukowcy, lekarze udowodnili, że nawet stosują wlewy z ile Łukasz? 300 tysięcy jednostek witaminy D? Raz na Tak. tydzień robiono takie badania i no to wszystko ma sens i ma sens zwiększanie ilości witaminy D. No my najczęściej, ja najczęściej zalecam nawet do 10 tysięcy jednostek w trakcie infekcji i rzeczywiście ma to znaczenie. Wszystko jest uzasadnione fizjologicznie. Świetnie. Marta Łubiasz pisze, mój lekarz stwierdził, że insulinooporność to ściema. Ja chciałem tylko nawiązać, że w relacji wczoraj skomentowaliśmy to, że jeszcze jakiś czas temu my też twierdziliśmy, że to ściema. No słuchajcie, nie obrażajmy się na świat, w którym żyjemy i też słuchajcie, myślę, że też nie ma co się obrażać na lekarzy, bo studia uczą na świecie. Słuchaj, uwierzcie nam, słuchając naszych kolegów Amerykanów i czytając to, co oni piszą, to nasz system nie różni się edukacji i później kształcenia w ogóle od systemu amerykańskiego, mimo tego, że w filmach wielkometrażowych czy Seriala. w serialach, no to jest tak pięknie pokazane. Nie, tak samo ich nie uczą o insulinooporności, tak samo w Stanach Zjednoczonych zaprzeczają istnienie insulinooporności. Słuchajcie, tak samo w Stanach Zjednoczonych mają duży problem z głębokimi niedoborami witaminy D. Rozmowy, które się tam toczą, mają dokładnie ten sam przebieg jak u nas. I słuchaj, no i Marta Łubiasz pisze, że insulinooporność to ściema, ktoś powiedział, że to, że mam Hashimoto, to ma prawo mieć problem z cukrem, ma poczytać w necie i stosować dietę. Super, Marta, ale ty zrobiłaś dokładnie tak, jak doktor ci zalecał, bo jesteś na live'ie i przecież sprawdzasz w necie. Także gratulujemy, bo trafiłaś na dobre źródło. No i trzymamy kciuki za insulinooporność, którą trzeba wycofać. Ale chcę teraz do Przemysława podskoczyć Wesołowskiego, który pyta, czy przy poziomie witaminy 70, biorąc dawkę 2000, nie spowoduje to odkładania się wapnia w tkankach. Mateuszu, przejdźmy tym pytaniem płynnie do toksyczności, bo tak naprawdę to jest temat, który powoduje największe zamieszanie, największy strach. Niektórzy wpadają w jakieś drgawki. Po prostu przestają oddychać, dostają spazmów, innych trzeba reanimować. Toksyczność witaminy D praktycznie nie istnieje. Powtórzę, toksyczność witaminy D praktycznie nie istnieje. Żeby zatruć się witaminą D, trzeba brać około 300 tysięcy, 200 tysięcy jednostek witaminy D przez 7 miesięcy codziennie. Czyli widzicie, jaka to jest skala? Powtórzę, 200 tysięcy jednostek zgodnie z licznymi doniesieniami codziennie przez 7 miesięcy. Wtedy możesz mieć jakiekolwiek powikłania, łącznie z tym, co mówi Przemek, kamienie w nerkach, które występują cholernie rzadko, a przy dawkach 4 tysiące, 10, przepraszam, 10 tysięcy jednostek jest to dawka, która jest w 100% bezpieczna dla każdego człowieka. Dokładnie, dobrze, że to mówisz, bo ta toksyczność
Jest brana pod lupę bardzo często i straszeni są pacjenci. Ja tu sobie przeglądam odnośnie toksyczności i zgubiłem notatkę. Bardzo ważne jest to, pewnie miałeś w notatce zapisane, że po pierwsze, zdobywając witaminę D w sposób naturalny, a to jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Witamina D jest hormonem, mówmy tak, bo to też sprowokuje innych do myślenia, hormonem, którego nie dostarczysz go w sposób naturalny, bo w jedzeniu możemy go dostarczyć rzadko, w około 10-20%. Występuje głównie w rybie tłustej. Może to być łosoś, ale to musi być łosoś nie z hodowli, bo łosoś hodowlany ma niską zawartość witaminy D, tylko musi być to łosoś dziki. Ale uwaga, to jest informacja i też trochę takie wrzucanie kamyczka do ogródka absurdu. Grzyby. Grzyby, które są w naturze, rosną, czyli słoneczko na nie pada, one mają też niesamowitą zdolność produkcji witaminy D, która kumuluje się w ich miąższu. Dlatego jedzmy grzyby. Wiadomo, wybierajmy te, które nie spowodują, że wątroba zmieni się w galaretę. Ale myślę, że stosując odpowiednią ilość witaminy D, no zwiększymy sobie koncentrację, zwiększymy sobie siłę mięśni, bo do tego zaraz dojdziemy. Zwiększymy sobie funkcjonowanie wielu rzeczy i na pewno nie zjemy muchomora stromotnikowego. Ja jeszcze troszkę pociągnę temat toksyczności, ponieważ Izabela Konarska pisze, a w wynikach z diagnostyki jest napisane, że toksyczność jest powyżej 100. No to jest dobre pytanie, bo to, co zawsze powtarzamy i mówimy, no rzeczywiście te normy zapisane na papierze niestety powtórzę, często uspokajają osoby, które robią sobie najczęściej na własną rękę, bo przypominam, że badanie witaminy D jest badaniem nierefundowanym, więc no, zdarza się, że robicie sobie przecież sami to badanie za własne pieniądze. No i teraz rzeczywiście ta toksyczność jest powyżej 100, ale to jest pół biedy, bo te normy, które zresztą, jak ładnie jest napisane, zgodnie z Polskim Towarzystwem Endokrynologicznym, są naszym zdaniem bardzo zaniżone, ale z prostego powodu. No normy biorą pod uwagę fakt, że masz odpowiednią ilość witaminy D w organizmie, czyli normy, no mimo tego, że te normy są niższe niż wiele badań naukowych, to zakładając, że masz odpowiedni poziom, czyli po naszemu między 50 a 90, no to rzeczywiście ta 2000, my wolimy jednak 4000 dziennie, jest odpowiednią dawką. Ale zakładając według różnych statystyk i różne oczywiście kraje, różne populacje, niedobór witaminy D sięga nawet 90%. No w związku z tym te normy można wyrzucić do kubła i nie patrzeć na nie, tylko zakładać w ciemno, że masz niedobór. A kiedy macie niedobór witaminy D, to wtedy dawki nawet 10 tysięcy, a przypominamy, że jeżeli stwierdzona jest otyłość lub jeżeli po prostu jesteście otyli, te dawki powinny być dwa, nawet trzykrotnie wyższe niż u osoby bez nadwagi. Ważna informacja, co prawda mamy zimę, nie mamy szans wyprodukować sobie w tym momencie, w okresie zimy, w tej szerokości geograficznej witamin D w skórze, po prostu nie ma szans i trzeba tak po prostu założyć i suplementować witaminę D. Dlaczego? Dlatego, że chociażby ważne jest to u kobiet w ciąży. Pamiętajcie, zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego mówią, że kobiety w ciąży i karmiące mają stosować 2000 jednostek witaminy D, aczkolwiek są to, jeżeli chodzi o kobiety karmiące, zaniżone zalecenia, bo ponad wszelką wątpliwość udowodniono, że niedobór witaminy D powoduje zwiększenie o 400% ryzyka wystąpienia cięcia cesarskiego i przechodzimy, dlaczego? Dlatego, że receptor witaminy D występuje także na komórkach macicy, reguluje też
skurcze porodowe z niedoborem witamin D, możesz mieć problem z prawidłowym porodem i najczęściej kończy się to cięciem cesarskim. No chyba nikt nie chciałby, żeby w ten sposób było indukowane cięcie cesarskie. Dbajcie o to. Kobiety karmiące piersią 4000 jednostek, wręcz jest to obowiązek, żeby suplementować i udowodnione jest, że taka dawka jest całkowicie bezpieczna u kobiet w ciąży i karmiących. Okej, ja bym chciał poruszyć temat dawkowania dzieci. Ile dla dzieci 40 kilo i też dawkowania, Łukasz, tutaj pytanie potem, czyli osoba otyła z wynikiem 10, jaką dawkę ma brać? I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o dawkowanie witaminy D dla dzieci, no to oficjalne Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, czyli te oficjalne dane, na które powołują się lekarze i najczęściej takie dawki Wam zalecą, no to są dawki nieduże, bo na początku 400, potem 800, maksymalnie, jeżeli dziecko już ma powyżej 10 lat, to 2000. I oczywiście te dawki nie biorą pod uwagę ani niedoborów, ani nadwagi, więc sami rozumiecie, że te normy są po to, ja myślę... Żeby chronić swój tyłek. Chyba tak, żeby zamieszać. W każdym razie, słuchajcie, fajnie by było, gdybyśmy wiedzieli, jaki poziom witaminy D mają dzieci, ale z drugiej strony powiem teraz o swoim podejściu do życia. Ja wolę u swoich dzieci w ciemno założyć, że mają niedobór i dać im większą dawkę witaminy D, no niż kłuć co roku i stresować te biedne dzieciaki pobieraniem krwi, tylko po to, żeby się dowiedzieć, że mają niedobór witaminy D. To jest moje podejście jako rodzica, nie jako lekarza, więc ja zawsze mówię rodzicom, jako lekarz mogę zalecić tyle, ile jest napisane w oficjalnych zaleceniach, ale jako rodzic rekomenduję zwiększyć dawkę dwukrotnie. Świetnie. Chcę podkreślić objawy, które powinny skłonić każdego do albo zbadania, albo intensywnej suplementacji witaminy D, a skupmy się do zbadania. Objawy, które powinny zaniepokoić, to jakiegokolwiek rodzaju bóle mięśniowe. Oczywiście wykluczając te po urazie, po przetrenowaniu i tak dalej, związane z bólem po przetrenowaniu, czyli jakiekolwiek bóle mięśniowe, jakiekolwiek bóle głowy, problemy ze skórą, choroby autoimmunologiczne jakiegokolwiek typu, łuszczyca, nieswoiste zapalenia jelit, wszelkiego rodzaju choroby skórne, atopowe zapalenie skóry i tak dalej, i tak dalej. Nowotwory, bezwzględne wskazanie do zmierzenia poziomu witaminy D. Obniżenia odporności, czyli częste infekcje, półpasiec w młodym wieku, migreny. To są objawy, które wręcz nakazują wykonać poziom. I teraz przypomnę jeszcze raz. Są dwa poziomy, w zależności od którego warunkujemy dawkowanie. Poniżej 20 i powyżej 20. Poniżej 20 musimy już dawać dawkę leczniczą, czyli dużą, nie bójmy się. Czyli to jest odnośnie tego pytania, które ty przeczytałeś. Poziom 10 u osoby otyłej. Ja zwykle, oczywiście medycyna jest sztuką, ale zwykle u takiej osoby zalecam 10 tysięcy, jeżeli otyła, razy 3, czyli zalecam 30 tysięcy jednostek przez kilka tygodni, 4 do 7 tygodni. No i później albo ustalamy, że zalecam poziom kontrolny, albo zmniejszam dawkę do 6 tysięcy jednostek lub 10 w zależności od sytuacji. Czyli zaczynamy dużo, przez kilka tygodni zmniejszamy i trzymamy tą witaminę D cały czas. Dobra, przeczytajmy kilka pytań, bo fajnych parę pytań się pojawiło. I kolejnym etapem, myślę, będzie... No, połączenie witamin D z cukrzycą typu 2, co bardzo lubimy, no bo jest to w kręgu naszych zainteresowań.
No, cukrzyca typu 2 to jest jakby jeden worek chorób metabolicznych, chorób łącznie z insulinoopornością, która jest krokiem przed cukrzycą, no i wszystkimi powikłaniami typu zawały, udary i liczna lista nowotworów. Dlatego tak fajnie nam się łączy ta witamina D. I zresztą te choroby, o które wymieniłeś, typu choroby skóry, choroby stawów, to mam wrażenie, jakbyś wymienił choroby związane z wysokim poziomem insuliny. Także bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, bo te objawy, ty mówisz, Łukasz, o objawach bóle stawów i tak dalej. Bóle mięśni, ale też bóle stawowe jak najbardziej też. A, bardzo fajne badanie. Bardzo fajne badanie. Zapisałem sobie, zostało przeprowadzone. W badaniu wzięło udział 150 osób w wieku między 10 a 65 rokiem życia. Osoby te skarżyły się na bóle stawów i mięśni, najczęściej w okresach zimowych. Co się okazało? 93% tych osób miało niedobór witaminy D i te bóle właśnie kości i mięśni były związane z niedoborem. Po uzupełnieniu niedoboru witaminy D dolegliwości ustąpiły. No, jest to bardzo częsty objaw, z którym spotykamy się u nas w praktykach lekarskich, do bóle wielostawowe, bóle kości, ale też zaostrzenia choroby, na przykład takiej jak RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów. No, zdecydowanie witamina D odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. I słuchajcie, świat się troszkę, no troszkę nawet bardzo wywrócił, wywróciło się to wszystko do góry nogami, bo zobaczcie, pacjent, który trafia do gabinetu lekarskiego z bólami stawowymi, najczęściej pierwsze co to dostanie szybko i łatwą ręką, bez zastanowienia, lek przeciwzapalny, przeciwbólowy typu ibuprofen, typu Który meloxicam. oczywiście nie daje objawów ubocznych, zero, w ogóle. Nie, no, tak, cudowny lek, cudowna tabletka oczywiście. Mało kto z pacjentów dostanie zalecenia, żeby zwiększyć lub zbadać poziom witaminy D. No, nie obrażamy się na świat, w którym żyjemy, ale no, przyznać, wkurzamy się trochę na ten świat. A wiemy, że całego świata nie zmienimy, ale lokalnie i może gdzieś tutaj w tej społeczności, którą udaje nam się gromadzić, czyli wśród Was, zapali się to światełko i ruszy fala osób, którym insulinooporność przestanie istnieć. Odwrócimy cukrzycę typu 2 dzięki zdrowemu niejedzeniu, dzięki głodówkom, czyli dzięki postom, dzięki keto i dzięki witaminie D. Witamina D pasuje idealnie do zdrowego niejedzenia. I pojawiło się tam któreś z pytań. Zresztą często pojawiają się pytania na temat, a mam teraz taki okres, że nie chudnę. I oczywiście poruszyliśmy ten temat w niejednym filmie, w niejednym live'ie, ale bo to jest temat złożony, ale oczywiście tym jednym z najważniejszych puzli w procesie chudnięcia i w procesie właśnie uwrażliwiania tkanek na insulinę jest witamina D. Także pamiętajcie, że nie zapominajcie witaminy D, tak jak nie zapominajcie oczywiście uzupełniać elektrolity takie jak magnez i sód, bo to wszystko jest połączone i to wszystko pomaga w tym procesie chudnięcia, ale tu nie o chudnięcie chodzi, tutaj chodzi o zdrowie metaboliczne i ryzyko chorób w przyszłości, głównie takich jak cukrzyca typu 2, no i chorób nowotworowych oczywiście, no i powikłań tych chorób, które tak naprawdę zabijają nasze społeczeństwo i to nie są żarty. A fajne jest to, że to temat, który my uwielbiamy i zajmujemy się, czyli insulinooporność, to jest coś, co jest całkowicie niedoceniane, wręcz bagatelizowane przez środowisko lekarskie. Wręcz to jest takie machnięcie ręką, daj mi spokój, insulinooporność, idź sobie poczytać w internecie. To ponad wszelką wątpliwość jest to czynnik, który wyprzedza o nawet 15 do 20 lat cukrzycę typu 2. Czyli wyobraźcie sobie sytuację pacjenta, który przez 20 lat, co jakiś czas przychodzi do lekarza i ma badane morfologię, poziom glukozy, inne różne badania, które można pacjentowi zlecić.
i zostaje uspokajany. Spokojnie, wszystko jest dobrze. Glukoza na odpowiednim poziomie, lipidogram LDL wysoki, dobrze, masz statyny. I tak co roku przez kilkanaście lat, aż w końcu nie trafi się cukrzyca. To jest niesamowite, że złapanie tego momentu 20 lat wcześniej, czyli nie glukoza, nie cholesterol nawet, aczkolwiek lipidogram jest bardzo ważny, ale najczęściej krzywa insulinowa pozwala ocalić tego pacjenta, pozwala całkowicie zredukować ryzyko praktycznie do 99,9% ryzyko cukrzycy i powikłań tej choroby, która podstępnie i bezboleśnie wykańcza społeczeństwa wszystkich krajów praktycznie. To prawda, dlatego witamina D tak pasuje do zdrowego niejedzenia, tak pasuje do postu przerywanego i do keto, do głodówek, bo witamina D, receptor dla witaminy D występuje w każdej komórce tłuszczowej, czyli taka banieczka, która gromadzi w sobie wolne kwasy tłuszczowe, tkanka tłuszczowa ma na sobie witaminę D. No po co ona jest? Ja proponuję, żeby zacząć odbierać i widzieć organizm ludzki jako niesamowite, skomplikowane narzędzie, gdzie każda cegiełka jest ważna w konkretnym procesie. No przecież nie każemy wam jeść witaminy D po to, że ona jest smaczna, jak niczym M&M'sy, tylko mówimy, żebyście dbali o odpowiedni poziom witaminy D, dlatego że ona jest paliwem do tysięcy procesów metabolicznych i nie tylko w twoim organizmie. No wyobraźcie sobie, że w okresie przygotowania do zdrowego niejedzenia, w tym okresie, gdzie musisz się nawadniać, gdzie masz uzupełniać witaminę D regularnie, gdzie masz brać magnez, no witamina D chociażby aktywuje różnego rodzaju ścieżki tworzenia neuroprzekaźników w mózgu. Osoby, które mają gorszy okres w życiu, bo często takie osoby mają insulinooporność, która jest indukowana stresem, kortyzolem, problemami relacyjnymi, problemami w pracy, przechodzą przez ciężki rozwój, nie mogą się dogadać ze swoimi dziećmi, z rodzicami, mają wkurzającego sąsiada i tak dalej, i tak dalej. To u nich najczęściej dochodzi do indukcji kortyzolozależnej insulinooporności powodowanej złą relacją do jedzenia. Bardzo często rodzice, którzy nie posiadają umiejętności poruszania trudnych rozmów, nie posiadają umiejętności jednoczenia rodziny, nie posiadają umiejętności powiedzenia chodźcie, siądźmy, niczym rada starszych w plemionach dawnych, starożytnych mieszkańców tej ziemi, chodźcie, siądźcie, powiedzcie, co macie, jaki problem, spróbujemy go rozwiązać. Zamiast tego podkładają ci pod nos kolejną kanapkę jako substytut miłości i rozmowy. No w takim świecie żyjemy. I teraz to doprowadza do tego, że niezbędne jest uzupełnienie witaminy D, która stymuluje wytwarzanie, jakby wydzielanie serotoniny w mózgu, która powoduje, że wiele osób z depresją poprawia sobie nastrój i dostaje większej motywacji do walki. No powiedz, ile jest takich sytuacji, gdzie wiele osób mówi, że ten miesiąc przygotowania z witaminą D zmienił moje życie całkowicie. Wysypiam się, nie mam migren, nie chorowałam na przeziębienie, na grypę, jestem mniej marudny, lepiej się odżywiam, uregulował mi się apetyt. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, witamina D warunkuje wytwarzanie leptyny. Leptyna wytwarzana przez tkankę tłuszczową daje sygnał twojemu organizmowi, że jesteśmy pojedzeni, czyli im więcej i szybciej wytwarzana leptyna, tym szybciej twój organizm dostanie sygnał, że jestem pojedzony i nie będzie zajadał się na śmierć. Ja jeszcze przytoczę argument, który no, uważam, że jeżeli jeszcze nie przekonało was, że witamina D jest bardzo ważna i rzeczywiście warto zadbać o odpowiedni poziom, odpowiedni, czyli no, powyżej 50 do 90, to przytoczę pewne badanie, które mówi, że utrzymanie u kobiet, utrzymywanie poziomu właśnie w okolicach 50 zmniejsza, uwaga, zmniejsza ryzyko raka piersi o 50%. No argument, obok którego nie da się przejść obojętnie, a jeżeli dodacie jeszcze
fakt, że obniżenie insuliny zmniejsza ryzyko dodatkowo, no bo przecież udowodniono, że rak piersi, jak i wiele innych nowotworów, jest insulinozależnych, czyli komórki nowotworowe dzielą się zdecydowanie szybciej w atmosferze czy w obecności insuliny, no to należy za wszelką cenę trzymać insulinę na najniższym poziomie u osoby zdrowej, a już osoby chorej na nowotwór, to już jest wręcz obowiązek przedłużający życie. Czyli nie dość, że witamina D i trzymanie na wodzy insuliny zapobiega lub zmniejsza zdecydowanie ryzyko wielu chorób metabolicznych, w tym tych właśnie nowotworowych, to jeszcze w trakcie wystąpienia tych chorób zdecydowanie poprawia rokowanie i poprawia skuteczność leczenia i po prostu przedłuża życie. Dokładnie przedłuża życie. Słuchajcie, jesteśmy w okresie infekcyjnym, jak pewnie wielu zauważyło, zwłaszcza ci, co oglądają telewizor, to tam to w ogóle jest wojna. Ale ważne, żebyście zdawali sobie sprawę, że te cykliczne pojawianie się sezonowości pewnych chorób, na przykład grypy, fajnie jest wiązane w wielu badaniach właśnie z tym, że pod koniec okresu zimowego, koniec lutego, marzec, u osób, które nie suplementują witaminy D, zwłaszcza na północnej półkuli, czyli w szerokościach geograficznych niedostatecznym dosłonecznieniu, wtedy występuje najniższy poziom witaminy D, najczęściej 20-30, czyli niedobór. I to już jest pretekst do ataku przez różnego rodzaju wirusy i powodowaniu aktywnej infekcji. No przecież to już jest, to nie jest już tajemnica, że najciężej chorzy na COVID to są osoby z głębokim niedoborem witaminy D. To nie jest już tajemnica, że osoby, które niestety umierają w wyniku COVID, ale nie tylko, bo przecież to, że w telewizji umierają ludzie tylko na COVID, to nie znaczy, że ludzie nie umierali, nie umierają i umierać będą. Będą, zawsze umierali i dalej umierają z powodu wielu innych rzeczy, najczęściej z powodu powikłań chorób metabolicznych typu cukrzycy drugiego, więc hipokryzja, która się wylewa z wszelkich ekranów telewizorów, jest wręcz powalająca. Profilaktyką powinna być zdrowe niejedzenie, profilaktyką powinno być 16 na 8, profilaktyką powinna być głodówka okresowa i to, o czym my wszyscy tu mówimy, i dbanie o odpowiedni poziom witaminy D, i na tym temat akurat infekcji bym chciał zakończyć i powolutku, dążąc do końca, może odpowiedzmy jeszcze na kilka pytań, chyba że Mateuszu, masz jeszcze tutaj jakieś newsy. Chyba newsów już nie mam, dlatego myślę, że zadawajcie pytania, jeśli macie ochotę, to zadawajcie, odpowiemy na nie i myślę, że będziemy kończyć dzisiejszy live, ale przypominam też od razu, te live'y środowe już wpisują się na stałe jako warsztaty o zdrowiu, które zatytułowaliśmy Chudnij zdrowo, wylecz insulinooporność i cukrzycę typu 2, bezpiecznie odstaw leki. To jest tematyka, którą wiemy i z tego to wynika, bardzo się interesujecie. To jest tematyka, która i wiedza, która zmienia totalnie życie. Już w nowym roku szykujemy dla Was serię live'ów z bohaterami, którzy przeszli niesamowitą metamorfozę. To będą niesamowite przypadki, tak inspirujące, że nie mogę się doczekać tych rozmów i cieszymy się, że takich przemian przychodzi do nas coraz więcej i to dodaje nam siły i paliwa, oprócz witaminy D oczywiście i niskiej insuliny, do dalszego działania. A jeszcze w styczniu powiemy Wam, a już Wam powiedzieliśmy, że oczywiście powiemy Wam już konkretnie daty warsztatów, dwudniowych warsztatów w Warszawie i we Wrocławiu. W Warszawie mamy tą przyjemność, że dzięki Agnieszce, która też jest, obserwuje nas od jakiegoś czasu, mamy już salę wykładową
w czerwcu. O terminach powiemy konkretnie Wam niedługo. Obecnie negocjujemy salę we Wrocławiu i już nie możemy się doczekać, aż sytuacja się unormuje i będziemy mogli się spotkać na tych dwudniowych warsztatach. A zamysł jest taki, żeby w ciągu tych 2 dni przekazać Wam całą wiedzę, która pozwoli Wam przygotować się, wdrożyć i przeprowadzić przez cały proces zdrowego niejedzenia po to, żeby wyleczyć insulinooporność, po to, żeby zdrowo schudnąć, po to, żeby odwrócić cukrzycę typu 2 i bezpiecznie. To są te momenty. Dobrze wiecie, że przez internet nie możemy Wam odstawić leków. No, jest to niezgodne z prawem, Ale szykujemy niespodziankę, szykujemy dlatego niespodziankę. cieszymy się, bo na warsztatach tych dwudniowych szykujemy niespodziankę i będziemy mogli Wam konkretnie podpowiedzieć, co zrobić, jak zrobić, jaki lek, kiedy zrobić odpowiednie badania. Cieszymy się na te warsztaty. To będzie bomba edukacyjna, która da Wam całość wiedzy. Wyjedziecie po tych 2 dniach całkowicie odmienieni, z mnóstwem praktycznych materiałów i po warsztatach. To będą warsztaty dla osób, które mimo tej całej wiedzy, którą dajemy tutaj za darmo, bo jest wiele osób, które tą wiedzę biorą, implementują i zmieniają życie, ale jest też grupa, co jest normalne, która z jakichś powodów, z różnych, nie waszych, tylko ogólnych powodów, potrzebuje właśnie takich warsztatów. Oczywiście z racji tego, że to będzie pierwszy cykl warsztatów, cena będzie promocyjna, bo oczywiście będziemy zachęcać tylko te osoby, które faktycznie odniosą korzyści, czyli osoby z insulinoopornością, z cukrzycą, z otyłością, które się z jakiegoś powodu zblokowały, które mają leki, chcą odstawić. Już przygotowaliśmy listy z uśmieszkami od nas, z dobrą energią dla waszych lekarzy, z którymi krok po kroku będzie można przejść przez cały proces. Także edukujemy nie tylko naszych kolegów lekarzy, odwracamy cukrzycę, wyleczamy insulinooporność razem z wami, zapraszamy serdecznie wszystkich. No to co, słuchajcie, życzymy Wam miłego czasu, odpoczynku na te święta, ale przede wszystkim, słuchajcie, nie stresujcie się, jak macie ochotę szarpnąć sobie jakieś ciacho albo po prostu najeść się na te święta i nie da Wam się, nie dacie rady odmówić babci, cioci, wujkowi i szwagrowi po to, żeby walnąć sobie kielicha. Pamiętajcie, długoterminowe efekty, jedne święta czy nawet 2 dni obżarstwa nie zmieniają nic, aczkolwiek dobrze wiecie lub domyślacie się, no ten apetyt już macie lub wiecie, już macie tak uregulowany, że prawdopodobnie nie będziecie mieli ochoty na wiele rzeczy, na które mieliście ochotę chociażby w trakcie poprzednich świąt. Także nie stresujcie się, patrzymy na długoterminowe efekty, życzymy Wam spokoju, odpoczynku i widzimy się na warsztatach środowych już za tydzień w środę. Będziemy Wam dawać znać, o czym będziemy mówić. Życzymy wesołych, spokojnych, rodzinnych świąt, bez kortyzolu. Magdalena spokojnie też odpiszemy na PRIF, nie martw się. W styczniu znajdzie się miejsce wyjątkowo na wizytę. Spokoju. Mateusz, wskakujemy, szykuj się, idziemy morsować. I sąsiad, jeżeli jest, szykujcie się, bo woda jest odpowiednio zimna, także nie wymigasz się. Lecimy.